Siema, czy zastanawiasz się czasem, jak to jest, że agencje, pomimo tego, że bardzo często nie dowożą, dostają grube kontrakty za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie? Ja nazywam się Daniel Bartosiewicz, w content marketingu siedzę od 2019 roku. W momencie, kiedy to nagrywam, to jest 5 lat i mniej więcej od drugiego, trzeciego roku mojej kariery w content marketingu zastanawiam się nad tym, jak to jest kurde możliwe, że ja swoje artykuły piszę tak dobrze, jak potrafię, a mimo to dostaje połowę tego, co agencja. I choć staram się ze wszystkich sił, to i tak zdarza się, że to agencja dostaje zlecenie, choć w efekcie dostarcza gorsze treści. Najbardziej mnie to zastanowiło w momencie, kiedy pisałem na freelance za 15 zł za 1000 znaków w 2021 roku i dostałem do poprawki, ja, ja dostałem do poprawki, Teksty z agencji, która brała 45 zł za 1000 znaków, i to nie były teksty, które dało się poprawić, to były teksty, które należało wywalić i napisać od nowa. Ja je dostałem do poprawy, pomimo tego, że biorę trzy razy mniej kasy. To mi dało do myślenia. Od tamtej pory się zastanawiam, jak to jest, że agencja choćby dowoziła najgorszą chujnię świata, dostanie kontrakt za 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie bez problemu, a freelancer, jak powie, 2000-3000 zł miesięcznie, to powiedzą: mmm, Nie, tyle to nie. Od tamtej pory się nad tym zastanawiam, zbieram informacje, czytam, oglądam, słucham i wydaje mi się, że doszedłem do tego, dlaczego agencja bierze więcej, pomimo tego, że dowozi gówno. I dzisiaj podam Ci 7 przyczyn, potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Przed nami intro, także masz te 8 sekund, żeby kliknąć lajka like dla Spotify'ka, kliknąć suba dla YouTube'a i jedziemy z koksem. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Pierwsza i najważniejsza rzecz, dla której agencja bierze więcej kasy niż freelancer, to to, że ma struktury. Ma struktury, ma procedury, ma ludzi, ma dział prawny, ma dział compliance, ma dział księgowości, ma dział marketingu, dział wykonawstwa, dział pozyskania klienta, dział utrzymania tego klienta, ma od cholery działów. Jest dużą strukturą, jest dużym bytem, no i duży byt dużo kosztuje. I to też nie jest tak, że fakt, że sobie na zatrudniali 40 czy 50 osób jest usprawiedliwieniem tego, że biorą więcej kasy od klienta. No bo klient może powiedzieć: Słuchajcie, ja mam w dupie wasze zusy, pity, waty i co tam macie do zapłaty, I, ilu macie tam ludzi pozatrudnianych. Ja chcę zapłacić za efekt, ja chcę zapłacić za pracę. Klient może tak powiedzieć, a agencja może powiedzieć: Nie ma sprawy, znajdź sobie freelancera, my robimy grube rzeczy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to kosztuje. Zdaję sobie sprawę, że. Nadzorowanie tych wszystkich procedur, procedury zlecenia tekstu, przyjęcia, poprawy, korekty, wysłania tego do klienta, w ogóle na samym początku zbriefowania tego klienta, żeby się dowiedzieć, co on chce od tego tekstu i po co mu te teksty są, i gdzie te teksty się znajdują w strukturze, w jego marketingu i w jego celach, i jakie cele klient tym tekstem chce osiągnąć. I ja wiem, że to jest dużo pracy i że to dużo kosztuje. Nie podlega to dla mnie żadnej dyskusji, doskonale to wiem. Druga przyczyna. To kompleksowe podejście. Ja wiem, że słowo kompleksowe zostało zgwałcone w internecie przez wszystkie przypadki, że używają go firmy, które z kompleksowością mają tyle wspólnego, że mają kompleksy, że to jest wydmuszka, pustosłowie, które de facto nic nie znaczy, więc ujmę to w ten sposób, że agencja zapewnia szerszy wachlarz usług, co też w sumie jest pustosłowiem, no ale jak kurde, to inaczej nazwać. Więc chodzi o to, że jak potrzebujesz. Tekstów, reklam, maili, strony internetowej, obsługi sklepu. Jak potrzebujesz całego marketingu to się nazywa fachowo komunikacja 360 stopni idziesz do agencji. Freelancer tego nie ogarnie. Jeden freelancer od reklam, tekstów, maili, automatyzacji tego wszystkiego i analityki jeden freelancer tego nie ogarnie. Są freelancerzy, którzy twierdzą, że to ogarną, ale no. Nie oszukujmy się. Jeden człowiek ma 24 godziny do dyspozycji w ciągu dnia, z czego 8 powinien przespać, 8 przepracować, a w 8 nie powinien pracować, bo inaczej padnie. Kopuła mu wybuchnie. Więc choćby kury piały, a skały srały, jedna osoba tego nie pociągnie, i tu idziesz do agencji. I ja to też rozumiem. Agencja nie ma z tym problemu, żeby mieć zatrudnionych 5 osób, z czego jedna jest od reklam, druga jest od stron www, trzecia jest od maili, czwarta od automatyzacji, analityki. A piąta od tekstów, ewentualnie od znajdowania kogoś, kto te teksty będzie tworzyć. I to jest perfekcyjnie ok. Jestem w stanie uwierzyć w to, że ogarnięcie pięciu freelancerów od pięciu różnych rzeczy to jest logistyczny koszmar. Szczególnie, że wielu z tych freelancerów samymi, sami siebie nie potrafią ogarnąć, a co dopiero jeszcze ich ogarniać z góry. Więc ja to kumam i kumam, że to może kosztować więcej kasy. Sam fakt, że masz jeden touchpoint, że przychodzisz do jednego project managera, jako przykładowo szef marketingu dużej firmy i rozmawiasz z jedną osobą i jednej osobie mówisz na przykład, że chcesz więcej ludzi na stronie. I ta jedna osoba, mając te 4 czy 5 osób pod sobą, organizuje tak, żeby było więcej osób na stronie. Trzecia rzecz. Trzecia przyczyna, trzecia wartość jest taka, że agencje mają doświadczenie z dużymi projektami. Duże projekty, czyli rozumiem tutaj kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie wzwyż, nawet w miliony. Rozumiem tutaj obsługę dużych korpo zatrudniających kilkaset osób albo kilka tysięcy osób albo nawet i więcej. Nie jestem pewien, czy freelancer będzie w stanie ogarnąć rozumem taki złożony projekt. Nie znam takiej osoby i osobiście jako freelancer raczej bym się na to nie porwał, raz, że to jest odpowiedzialne, nawet jakbym jakby spełnił się ten mój czarny sen, że dostałbym takie zlecenie za kilkadziesiąt koła miesięcznie, podejrzewam, że ciężar odpowiedzialności by mnie przygniótł i bym nie dowiódł. Więc w agencjach oni mają powiedzmy, że to obcykane, bo już to robili i tam gradualnie sobie zwiększają tę odpowiedzialność i kasę, i oni mają więcej takiego obycia z dużym projektem. Więc to rozumiem. Rozumiem, że mała firma, małe, średnie przedsiębiorstwo, które potrzebuje wizytówki lokalnej i jakiegoś bloga z dwoma, trzema artykułami miesięcznie, i to wszystko mieści się w 1500 zł, może gadać z freelancerem. Rozumiem, że agencja wykonująca projekt dla dużego klienta może gadać z freelancerem, ale jeżeli potrzebujesz na przykład dla jakiegoś wielkiego korpus branży finansowej, ubezpieczeniowej, albo jakiś e-commerce otwiera się na Europę, no to. Nie znam zbyt wielu freelancerów, którzy by to pociągnęli. I to jest tyle. Tu się, tu się płaci duże pieniądze agencji i ja to rozumiem. Czwarta rzecz: agencja ma większe moce przerobowe. Freelancer, żeby się zesrał, to się nie rozdwoi i nie rozczworzy. Agencja ma ludzi wewnątrz to po pierwsze. Dodatkowo, agencja może sobie zatrudnić. Agencja kasuje klienta, bierze od niego te 20-30 koła i więcej, i w tych 20-30 koła. Znajduje sobie freelancera, który część tej roboty wykona. I to też jest ok. I za to, że oni organizacyjnie zbriefują klienta, ten brief przekażą freelancerowi, freelancera wdrożą, oprocedurują go, rozliczą go, agencja za to bierze kasę. Tu bardzo fajnie podsumowała to Katarzyna Chmielewska-Walas, Content Team Leader w K2 Precise w agencji. Która powiedziała: Nie wiem, z jakimi agencjami masz do czynienia, ale zwykle zamówione treści to tylko wycinek jakiejś większej, a czasem mega dużej całości. Ja to doskonale rozumiem, dokładnie tak jest. Duża agencja to działy prawne, kary umowne, gwarancja procesów i komplementarnych usług. Kilka lat temu pisałem na Freelance dla agencji, w której dzisiaj pracuję jako szefowa działu kontentu. A co do przebitki kosztowej, to ta marża zawiera zwykle w sobie strategię, konspekt, analizę, odbiór treści z korektą, ewentualne poprawki, naniesienie linkowania wewnętrznego, często tłumaczenia. Czyli dodatkowe kilka roboczo-godzin pracy wokół tej treści, plus oczywiście kontakt z samym klientem i obsługa projektu. Coś, co osobiście ostatnio bardzo lubię de delegować agencji, to ta właśnie obsługa klienta i, i to, że ja nie martwię się o to, czy klient zapłaci, czy nie. Więc tak, agencja ma większe moce przerobowe. Agencja może sobie kogoś dozatrudnić. Nie wiem, czy jest takie słowo, jak coś, to niech mnie ktoś poprawi. I zasadniczo jedynym ograniczeniem agencji w kwestii tego, jak wielki projekt mogą dowieść, jest budżet klienta. Jeżeli chodzi o freelancera, no to tak jak powiedziałem, masz załóżmy optymistycznie 10 roboczogodzin dziennie. I jeżeli projekt wymaga 500 roboczogodzin miesięcznie, no to żeby się zesrał, nie da rady. Nie da rady, bo ma te powiedzmy maksymalnie 250 roboczogodzin w miesiącu. I to jeszcze pracując na zmęczeniu, którego nikt przecież z nas nie liczy, nie dowiezie takiej jakości, jaką agencja może, 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 słowo klucz, może dowieść. Kolejna rzecz, piąta rzecz to zastępowalność. Zastępowalność, czyli to, że jak freelancer się wywali na pysk z tekstami czy z reklamami czy z czymkolwiek, to agencja ma drugiego człowieka na jego miejsce, a jeżeli nie ma, to ma terminy i w tych terminach drugą osobę na to miejsce znajdzie. Jeżeli agencja podpisze umowę z klientem na teksty o ubezpieczeniach i znajdzie mnie jako freelancera i ja złamię sobie rękę i nie będę mógł pisać albo dowiozę po terminie, to w agencji nie ma tutaj problemu, bo agencja sobie znajdzie kogoś drugiego, na pewno nie tak dobrego jak ja, no bo przecież drugiego takiego dobrego. <laughs> żarcik znajdzie sobie kogoś albo mnie poprosi mnie zapyta kogo bo ja raczej bym powiedział że słuchajcie złamałem rękę nie dowiozę i mam osoby na swoje miejsce ale w razie W, w razie najgorszego w razie jakiegoś nieszczęścia agencja ma kogoś na zastępstwo freelancer jak wypada no to wypada z definicji jak wypada to wypada i klienci płacą za to bezpieczeństwo, płacą za tę zastępowalność, płacą za to, że agencja nad tym czuwa. Nawet jeżeli dowozi gówno, to agencja nad tym czuwa. Przechodzimy do szóstej przyczyny, czyli kwestia konsekwencji. Jak freelancer się wywali na pysk, choćby miał 200 tysięcy kary umownej w umowie z takim klientem, no to znasz kogoś, kto wyskoczy z 200 kafli? Pewnie nie. Znasz kogoś, kto bez problemu wyskoczy z 200 kafli? Znasz takiego freelancera? Chętnie poznam. Jeśli mam być szczery, gdyby mnie to dotknęło, że zawaliłbym zlecenie, zawaliłbym terminy, i to do takiego stopnia, że dostałbym karę umowną w wysokości 200 tysięcy na pysk, to bym się poskładał. Zamykam biznes i nie wiem, w sumie chyba wolałbym iść do pierdla niż, niż przez resztę życia spłacać agencję. No, bo kaman. Kwestia tego, czy kara umowna dla freelancera 200 tysięcy złotych jest adekwatna, czy nie, to temat na osobną rozmowę. O tym bardzo fajnie się wypowiedział Konrad Lippert w ósmym odcinku podcastu. To tutaj link będzie na karcie, ale freelancer raz, raz, że takiej kary umownej nie podpisze dwa, że nawet jakby podpisał i trzeba było ją ściągnąć to nie ma z czego. Dobrze, jak ma jednoosobową działalność gospodarczą, ale nawet jeżeli nie ma, no to i tak, i tak musisz z majątku prywatnego ściągać którego prawdopodobnie też w większości nie ma bo ilu copywriterów, freelancerów ma dom albo samochód? Zresztą samochód jaki? 15 tysięcy? 20? A gdzie reszta? A agencja? Agencja ma milionowe przychody, ma działy prawne, ma pewnie wkalkulowane to, że gdzieś się coś potknął, a nawet jeżeli się potknął, to ma dział prawny, który pójdzie do sądu i powie, że no słuchajcie, nie dowieźliśmy, ale to nie nasza wina. I może dogadajmy się, że zamiast 200 tysięcy tej kary umownej to będzie 20 i dowieziemy teksty albo coś. Cokolwiek mają prawników, którzy w razie czego pójdą do sądu z klientem. Freelancer czegoś takiego nie ma. I tak jak powiedział Sławek Borowy na konferencji Seo Poland, duży klient chce współpracować z dużym klientem. Duży klient może nie chcieć współpracować z małym podmiotem, raz, że to obniża prestiż. No bo umówmy się, że jeżeli bank PKO pewnego dnia postanowi sobie zatrudnić kogoś od kontentu i zatrudnią jakiegoś biedackiego freelancera, no to no, co sobie pomyśli konkurencja? Pomyśl o sobie, kurwa, największy bank w Polsce, najwięcej. Najdłuższa historia, najwięcej zysku czy coś tam, a, a żałują na content, żałują na agencję, żałują na, na marketing. No <laughs> widzisz, ja się śmieję, nie? Bo mniej więcej tak by to wyglądało. Znaczy, nie mówię, że nie chciałbym obrabiać takiego zlecenia, ale też w sumie nie chciałbym chyba organizacyjnie obrabiać takiego klienta, bo to jest jednak duże korpo, mają tam u siebie swój burdel, w którym ja uczestniczyć nie chcę. Ja chcę tylko tworzyć teksty. A agencja, agencja może w coś takiego wchodzić, i taki bank może się pochwalić tym, że z taką agencją współpracuje, albo podpisać NDA i się tym nie chwalić. Agencja też się może chwalić tym, że z taką, y, że z taką firmą podpisała kontrakt, albo może się nie chwalić, albo mogą zorganizować sobie case study, czyli klient wykłada forse, agencja w tym budżecie działa i robią coś fajnego, i później pojechać z tym na konkurs i się na tym wozić. Więc tak, duży chce współpracować z dużym raz, dlatego że duży więcej może. Dwa, dlatego, że z dużego więcej można ściągnąć, bo agencja już jakiś majątek własny ma i jak przyjdzie komornik, to choćby ten zwrot podatku będzie sowity. I ostatnia kwestia, czyli to, że agencje lepiej ściemniają. To mi kiedyś wyłuszczyła Ewelina Zajączkowska, która mówiła, że zna agencję, która pójdzie do klienta i naobiecuje mu wszystko. Pójdzie do klienta i obieca mu to, że podbiją jutro cały świat. Klient chce coś takiego usłyszeć. Klient chce wiedzieć, że będzie miał dużo kasy. Klient tego chce, klient tego pożąda, klient kto nie lubi tego słyszeć. Jeżeli powiem Ci, że zapłać mi 5 tysięcy miesięcznie, a ja wypełnię Ci grafik klientami po brzegi, że będziesz musieć podzlecać, no to co nie weźmiesz? No pewnie weźmiesz. Jeżeli powiem Ci że zapłać mi 5 tysięcy miesięcznie, a ja sprawię, że będziesz zarabiać 50, weźmiesz? No brzmi kusząco. To, to czy ja jestem wiarygodny w tej kwestii to jest y, osobna rzecz. Agencja najczęściej sprawia takie wrażenie, agencje mają ludzi, którzy są szkoleni do tego, żeby tak ściemniać, są szkoleni do tego, żeby nawijać klientowi makaron na uszy i bardzo często nawinięcie tego makaronu działa. Mówi się nawet, że w, ag w agencjach marketingowych, w wielu agencjach, od razu mówię, nie we wszystkich, w wielu agencjach marketingowych dobrze działają tylko dwa działy, czyli Dział sprzedażowy, żeby klienta upolować, i dział prawny, żeby go już nie wypuścić. W wielu przypadkach to jest prawda. I teraz, ostatnia kwestia, taka bonusowa, czyli to, dlaczego agencje dowożą chłam i nic się z tym nie dzieje. Odpowiedzi są dwie, ale zanim do tego przejdę, krótki disclaimer: czyli nie wszystkie agencje dowożą chłam, wspomniana już agencja K2 Precise, polecała ją Ola Młodzińska, polecają Ania Różak, Ania Różak poleca agencja K2 Precise. Więc to jest jedna z agencji, do których się nie mogę przyczepić. Tak samo Sengen z Pawła Gontarka, to jest też agencja, do której nie mogę się przyczepić. To są. Paweł Gontarek szuka specjalistów, nie szuka byle taniej. Fakt, faktem, że Paweł bierze więcej kasy niż 500 zł miesięcznie za SEO, ale coś za tą kasą idzie. Jeżeli chcesz posłuchać o tym, jak to wygląda w agencji, tutaj pojawi się karta. Możesz posłuchać odcinka z Pawłem Gontarkiem. On tam opowiada, jak to u niego wygląda. Między innymi. I teraz tak, przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze, w agencji jest efekt skali, czyli oni mają bardzo dużo klientów i najczęściej niedostatecznie dużo specjalistów od SEO, marketingu, tekstów itd. Tak jak mówiłem, dział sprzedaży działa najczęściej dosyć sprawnie czyli pozyskują klientów non-stop na masę według określonego schematu, według określonych kryteriów, według jakichś planów. I, i to pozyskują, a to czy to obrobią czy tego nie obrobią, to już jest osobna kwestia jak już mają klienta z podpisaną umową na rok, dwa albo trzy to wtedy się dopiero martwią jak to obrobią, czasem obrabiają, czasem im się uda, że nie obrobią i to jest problem, i tak się kręci ta karuzela z pierdolenia, więc na to nic nie poradzić, bardzo fajnie się kiedyś wypowiedział na grupie Seosem Polska pracownik Sunrise System jednej z agencji owianych dosyć z ale całkiem fajnie to wyjaśnił tak, takie insighty z wewnątrz jak odgrzebie ten komentarz, to on, on się tutaj pokaże. Możesz sobie zapauzować i przeczytać. Jak nie odgrzebie, to musisz mi wierzyć na słowo. I druga kwestia. Tutaj podeprę się tym, co napisał Przemysław Lange w komentarzu pod jednym z moich postów na LinkedInie. I idzie to tak. To jest zagmatwane, ale wygląda mniej więcej tak. Piszę, w nawiasie Pisze o SEO, bo mi bliżej, ale to bardzo podobne mechanizmy. Firma przeznacza budżet na SEO. Jakieś osoby w firmie odpowiadają za znalezienie agencji, firmy SEO. Znajdują takie, z którymi jeszcze nie współpracowali i stawiają warunki, że potrzebują w raportach takie, a nie inne dane. Te dane są potrzebne ludziom od marketingu, ale przede wszystkim zwracają na nie uwagę przełożeni. A więc wyłonią agencję, która dostarczy im właśnie takie raporty i nieistotne, czy te dane faktycznie są ważne. Po prostu coś ktoś gdzieś usłyszał i buduje narrację dla siebie. Po pierwsze, osobom odpowiedzialnym nikt nie zarzuci, że wybrały złą agencję. Przez jakiś czas uda się czarować przełożonych, że agencja potrzebuje czasu na efekty, a więc nikt się nie czepia. Po trzecie, marketing nie osiąga żadnych celów, a zwala to na agencję i mówi, że nigdy więcej taką firmu. Po czwarte, sprzedaż też ma tłumaczenie i życie się uśmiecha. I po piąte, pod koniec roku znów budżet i nowa agencja. Musi być agencja, żeby miała to ręce i nogi i żeby nikt nic nikomu nie zarzucił. Przy wyborze agencji nikt w firmie nie kieruje się dobrem firmy, tylko walczą o utrzymanie własnych stanowisk. Wszystko przecież można zwalić na obcych, czyli agencję. Przyznaję, że z takim punktem widzenia jeszcze się nie spotkałem. Jest to świeże, odżywcze... Wiele wyjaśnia, wiele pokazuje, wiele tłumaczy. I myślę, że w takim kontekście to ma dużo sensu, że po prostu dział marketingu w firmie nie przykłada się do tego, komu zlecają robotę i zasadniczo nie zwracają uwagi na to, jak ta robota jest wykonana. W małych i średnich przedsiębiorstwach to się trochę inaczej odbywa, bo nie ma wydzielonych budżetów na marketing czasami, nie ma wydzielonej osoby od marketingu i te efekty po prostu bardziej widać, bo duża firma z milionowym obrotem. Może albo ma wdrożoną analitykę i widzi, z którego kanału przychodzi biznes, albo nie ma tej analityki wdrożonej, i po prostu biznes przychodzi. A to, czy, czy SEO działa, czy nie, to zale zależy od tego, jaki raport agencja przedstawi. Natomiast w małej firmie wszystko widać o wiele wyraźniej. Jeżeli wykładasz 5000 miesięcznie na marketing, na, na SEO, na teksty, i gówno z tego jest, to widać, że gówno z tego jest. I tu się zaczyna problem. I może tutaj jest błąd tych agencji, że biorą dużych klientów i biorą też małych klientów, że chcą brać wszystkich klientów. Tutaj podoba mi się to, co robi agencja Cyrek Digital, Maxa Cyrka. Oni biorą klientów, którzy mają minimum 250 tysięcy na SEO i marketing rocznie. Poniżej tego nie biorą, bo poniżej tego, powiedzmy, że nie są w stanie dowodzić takich efektów, jak po prostu z takim budżetem. I to jest ok. Biorą sobie dużą firmę, mają duży budżet i dużo mogą zdziałać. Nie biorą małych klientów, bo mały klient ma inne potrzeby, może jest klientem lokalnym, może trzeba inaczej go zbadać, może nie ma zasięgu ogólnopolskiego albo europejskiego. Ma inne problemy, inne problemy, które trzeba odkryć i na które trzeba odpowiedzieć. Więc ta agencja nie chce marnować pieniędzy takich klientów, bo to nie jest tak, że my nie bierzemy małych klientów, bo ty jesteś plepsem, jak nie masz dychy na marketing miesięcznie, no to nawet nie podskakuj. Nie, oni po prostu wiedzą, że ich agencja nie będzie w stanie dowieść. Satysfakcjonujących efektów w satysfakcjonującym takiego klienta budżecie. W wielu przypadkach taki klient nie ma budżetu, z którym można coś podziałać, więc to doskonale rozumiem, a z kolei agencje, ogromne agencje, które chcą robić wielkie korpo za miliony miesięcznie i jednocześnie robić małe i średnie przedsiębiorstwa za 150 zł miesięcznie, to jest moim zdaniem po prostu pomyłka. Można wydzielić inną agencję, coś zrobić osobno i tych małych klientów powiedzmy, że zadowolić wyznaczyć do tego specjalistów SEO, marketingowych, reklamowych, którzy się znają, na przykład na pozycjonowaniu lokalnym, na wizytówkach, na reklamach i tak dalej, a grube projekty wydzielić osobny dział na to i te grube projekty robić. Wilksyty, owca cała. Zaś co do klientów, tutaj myślę, że niektórzy, że ci, którzy nie sprawdzają agencji przed zawarciem umowy, proszą się o kupoty. Po prostu proszą się o kupoty. To jest tak, jakby poznać osobę. I od razu się jej oświadczyć i wziąć ślub. Nawet nie, nie chodzić 2-3 tygodnie czy trzy miesiące, tak jak napisali w Bravo Girl, tylko od razu się ohajtać, a później mieć pretensję, że moja żona jest y, wariatką albo mój mąż nie chce y, pracować albo coś. No nie, to jest proszenie się o kłopoty. Tutaj fajną opcją jest na przykład raport, y, raport efektywności działań SEO Sławka Gdaka. Y, I widziałem też, że agencja Lauder and Hire Łukasza Gemrota ma taką usługę, która. Y, której sprawdzają, czy agencja jest legitna, czy nie, czy umowa jest legitna, czy nie, czy to ma szansę zadziałać, czy nie. Więc no, tutaj u klientów, niestety, ale trzeba budować świadomość tego, że agencji trzeba patrzeć na ręce, bo jeżeli agencji nie patrzysz na ręce, to będzie ściemniać, będzie pozorować pracę, po to tylko, żeby, żeby kontrakt trwał. W tym odcinku to jest tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Ci kwestię tego, dlaczego agencja dostaje duże projekty za dużą kasę i nie dowozi, a my później po niej poprawiamy i że trochę to zrozumiesz. No bo to też jest firma i to są też ludzie, którzy prowadzą biznes. Niektórzy chcą prowadzić biznes oparty o efekty klienta i za te efekty kasować dobrą kasę, a inni chcą po prostu pozorować pracę i doić klienta dopóki się nie szczai. Nie nasz deal. Nasz deal to jest zarabiać więcej hajsu. I ja taki mam cel tym podcastem, dlatego jeżeli dzięki niemu, jeżeli dzięki temu odcinkowi zarobisz więcej kasy, zostaw lajka like dla Spotifyka, kliknij suba dla YouTube'a, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. Czy coś w tym odcinku Cię zaskoczyło, czy coś nowego, czy chcesz coś dodać, napisz w komentarzu. A jeżeli znasz kogoś, kto się zastanawia, dlaczego agencje zabierają mu pracę, dlaczego agencje zabierają mu pieniądze, odrzuć mu ten odcinek, może to mu trochę rozjaśni. Siema!